Głowa noworodka. Jak wygląda głowa noworodka? Noworodek ma dużą głowę i podczas porodu, gdy ta głowa przeciska się przez wąski kanał rodny, ulega pewnemu zdeformowaniu, spłaszczeniu i dlatego po porodzie jest ona znacznie wydłużona. Na jej szczycie może występować obrzęk tkanek miękkich, skóra nad nim może być zasiniona i ten obrzęk określany jest mianem przedgłowia. Po kilku dniach ten obrzęk wchłania się i dopiero wtedy główka dziecka jest ładna i okrągła. Te noworodki, które rodzą się drogą cięcia cesarskiego, od początku mają ładny, kształtny, właśnie kształt główki okrągły. Z powodu przeciskania się głowy przez wąski kanał rodny na główce, czy na twarzyczce, czy na białkówkach oczu mogą pojawić się niewielkie krwiaczki czy wybroczynki. Po kilku dniach one ulegają wchłonięciu i nie mają żadnego znaczenia klinicznego. Natomiast u niektórych noworodków nad kością czołową czy kością ciemieniową może pojawić się taki izolowany obrzęk, który spowodowany jest istnieniem krwiaka podokostnowego. Sytuacja, kiedy poród jest trudny, przedłuża się albo gdy zakończony jest użyciem kleszczy lub wakum, może dojść do uszkodzenia naczynia krwionośnego i do wylania się krwi do przestrzeni podokostnowej kości i to jest właśnie przyczyną powstania krwiaków podokostnowych. Niewielka ilość dzieci ma krwiaki podokostnowe, ocenia się, że występuje to w około 2% przypadków. Takie krwiaki mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni, ale ulegają samoistnemu wchłonięciu. Co to jest ciemiączko? Ciemiączko to jest to miękkie miejsce na główce, gdzie kości czaszki jeszcze nie zostały zrośnięte. U noworodków donoszonych znajdujemy dwa ciemiączka. Ciemiączko przednie, które jest zlokalizowane na szczycie główki, ma ono zwykle kształt rombu, wielkość jego to z reguły 2-3 cm. I ciemiączko tylne, które usytuowane jest bardziej ku tyłowi, mniejsze w kształcie trójkąta, na ogół wielkości 1 cm. U wcześniaków obecne mogą być też ciemiączka boczne w miejscu kości skroniowych. To, że dziecko ma ciemiączka, jest korzystne dla niego, ponieważ pozwala główce zmieniać swój kształt w czasie przechodzenia przez wąskie drogi rodne. I to, że są ciemiączka, jest to też korzystne, ponieważ od początku mózg po porodzie może dalej rozwijać się i rosnąć, a byłoby to utrudnione, gdyby ciemiączka od początku były zarośnięte. Ciemiączka stopniowo zmniejszają się, zarastają. Ciemię przednie zarasta z reguły do 18 miesiąca życia, a ciemiączko tylne wcześniej i zarośnięte jest na ogół już po 6-8 tygodniach. Co oznacza, gdy ciemiączko się wznosi? Ciemiączko powinno leżeć na poziomie otaczających kości. Jeżeli jest uwypuklone, wznosi się, jest bardzo napięte, to oznaczać to może, że przyczyną tego jest wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Taka sytuacja może być groźna dla dziecka i dziecko takie powinno być objęte nie tylko opieką pediatry, ale również neurologa, a czasem potrzebna może być nawet interwencja neurochirurga. Dziecko takie potem powinno mieć wykonane badanie ultrasonograficzne główki, powinno być ocenione dno oka, aby podjąć dalsze kroki. Co oznacza, gdy ciemiączko opada? Ciemiączko powinno leżeć na poziomie otaczających kości. Jeżeli jest zapadnięte, to oznaczać to może, że dziecko jest odwodnione, to znaczy, że przyjmuje za mało płynu w stosunku do tego, co traci. Taka sytuacja może być groźna dla dziecka i dziecko będzie wymagało nawodnienia.